tak naprawdę w tej kwestii. Do końca czerwca poleciłem usunięcie banerów, jeżeli wiszą na jakichkolwiek obiektach wynajmowanych przez miasto lub jednostki podległe i w tym zakresie też będziemy konsekwentni do bólu. Najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście te informacje docierały do wszystkich łodzian, żebyśmy się oglądali, czy nie mamy do czynienia właśnie ze sprzedażą dopalaczy i żebyśmy się informowali nawzajem. Ja jestem też w posiadaniu bardzo ciekawego raportu z kontroli Inspekcji Handlowej, która no też wykonuje tytaniczną pracę i na każdym miejscu tam, gdzie może rzeczywiście zweryfikować to, w jaki sposób są sprzedawane te artykuły, to weryfikuje i nakłada na pewno odpowiednie kary.